Mowa dokładnie o trzech kortach tenisowych położonych w dolnej części kompleksu. Od wielu lat władze miasta starają się znaleźć im nowego właściciela, dzięki czemu pozbyłyby się zbędnych kosztów związanych z utrzymaniem tego miejsca. Poprzednie konkursy, mimo zainteresowania inwestorów, były unieważniane. Ja pamiętam jedno, że w rozmowach z potencjalnych inwestorów, biorąc pod uwagę ich deklaracje, które zostały później wpisane do regulaminu konkursowego, jak przyszło co do czego, no to okazało się, że nie te terminy, nie ta skala, no zupełnie inne rzeczy. W związku z tym unieważniono tamten konkurs. W najbliższym czasie ma ruszyć kolejny konkurs na długoletnią dzierżawę części kortów. Potencjalnym oferentom będą postawione pewne wymagania. Celem długoletniego wydzierżawienia kortów nie będzie chęć uzyskania możliwie dużej ilości pieniędzy, ale stworzenie atrakcyjnego miejsca do uprawiania tenisa i na pewno będziemy brali pod uwagę również zaangażowanie inwestora w działanie na rzecz wychowania sportowego, szczególnie dzieci. Obiekt przy ulicy Sudeckiej wymaga modernizacji, zwłaszcza w części sanitarnej. Czy znajdą się chętni do jego przejęcia? W najbliższym czasie wszystko będzie wiadomo. Konkurs ma ruszyć w przeciągu 2 miesięcy.